Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jestem teraz na polach nicości, na przedmieściach Popeszti-Lordeni. Będę tutaj sobie spacerował i do Was vlogował, opowiadał w dzisiejszym filmie, w dzisiejszym odcinku. A wiecie o czym? Już Wam przeczytam nagłówek, który się pojawił w kresy.pl. Ukraińcy w Brukseli wystawili Polsce rachunek za zbrodnie na Ukraińcach w Galicji. No, ciekawe, bardzo ciekawe. Jak to jest? Będziemy o tym dyskutować w dzisiejszym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam. Przeczytajmy więc. Grupa Ukraińców pod przywództwem Witalija Machynko. Machynko, on tak sobie machał. Machał rachunkiem. Protestowała w sobotę pod ambasadą Polski w Brukseli przeciwko polityce Polski wobec Ukrainy. Rozumiecie to? Rozumiecie to? Przeciwko naszej polityce na rzecz Ukrainy. W sobotę niewielka grupa Ukraińców, Europejska Galicja, tak się nazwali chyba, pod przywództwem Witalija Machynko protestowała w sobotę pod ambasadą Polski w Brukseli przeciwko polityce wobec Ukrainy. Ale przecież ja już to przeczytałem. Oni to powielili tutaj. Rafał czyta drugi raz. Jak wy piszecie te artykuły też, no? Ale dobrze, co jest następnie? Protestujący nawiązali do wystawienia Ukrainie przez polityków Konfederacji rachunku za pomoc. Rachunku za pomoc. Machynko wystawił Polsce rachunek za zbrodnie popełnione przez nią na Ukraińcach w Galicji. Polska musi zrozumieć, że pomoc, którą udziela Ukrainie, to tak naprawdę zwrot długu. Jeszcze raz. Polska musi zrozumieć, że pomoc, która udziela Ukrainie, to naprawdę zwrot długu za zbrodnie przeszłości, za naruszenie międzynarodowego obowiązku stworzenia autonomii we wschodniej Galicji, za represje wobec ludności, która miała wczoraj europejskie obywatelstwo, za pacyfikację w Galicji, za obozy koncentracyjne, za operację Wisła, oskarża. Grupa miała ze sobą transparenty w barwach Królestwa Galicji i Lodomerii utworzonego po rozbiorach Polski wraz z herbem Galicji używanym po 1804 roku. I tu takie ten pierdu i tutaj zdjęcia są. Te zdjęcia powstawiam, żeby ładne screenshoty, żebyście zobaczyli. I czy coś tu jeszcze mamy napisane? Jest jeszcze trochę w tym artykule. On jest na szczęście krótki, więc będzie więcej czasu na to, żeby komentować niż czytać. I tu jest właśnie o tej Konfederacji. Konfederacja Wolność i Niepodległość zorganizowała we wrześniu konferencję prasową pod ambasadą Ukrainy w Warszawie, w trakcie której wystawiła rachunek państwu ukraińskiemu za pomoc, jakiej udzieliła mu Polska w związku z rosyjską agresją. Jesteśmy pod ambasadą Ukrainy po to, żeby skomentować rosnące napięcia i zapowiedziane przez Urząd Ukrainy działania odwetowe wobec Polski za utrzymanie ceł na produkty rolne z Ukrainy, które zaczęły niszczyć polski rynek rolny. Władze Ukrainy zapowiedziały zaskarżenie Polski do Światowej Organizacji Handlu, co samo w sobie jest niedorzecznością, bowiem zaskarżyć mogą całą Unię Europejską, a nie samą Polskę, oraz wprowadzenie ceł odwetowych na niektóre produkty z Polski, mówił poseł Krzysztof Bosak. To jest cały ten artykuł kresy.pl, który Wam przeczytałem, a teraz czas to skomentować. I ja powiem tak, ogólnie nie wiem, czy słyszeliście w ogóle o tym zajściu gdzieś w tak zwanych gównomediach polskich, tak, polskojęzycznych. Czy coś było gdzieś powiedziane, bo powiedzmy te kresy.pl, oni napisali artykuł, że takie miejsce miało wydarzenie, ale nasze polskojęzyczne media jakoś się już o tym, jakoś się zająknęły, jakoś po prostu, no, już ta informacja im tam nie pasowała, żeby ją tak gdzieś rozpowszechniać. No bo mają się rozpowszechniać nie takie, a właśnie jakieś inne informacje. Nie takie, które byłyby szkalujące wizerunek Ukrainy. Bo myślę, że one psują właśnie ten wizerunek tego kraju w takiej kwestii, że my Polacy, polski naród, bo to nie jest polskojęzyczny rząd, który udziela tej pomocy. To udzielił tej pomocy polski naród. Tak. Zbigniew Rau, hał, hał, hał. Nie wiem, kto teraz będzie ministrem spraw zagranicznych.
chyba jeszcze, jak kręcę ten film, to jeszcze jest Zbyszek, ale, ale to, to nie, nie wy udzieliliście tej pomocy Ukrainie, nie wy, polskojęzyczni politycy, wy tylko wzięliście nam pieniądze, żeby, żeby wspierać naszego sąsiada. Zabraliście Polakom pieniądze, zabraliście, tak jak Konfederacja obliczyła, około 100 miliardów złotych. To jest taki minimalny gdzieś, to jest kwota pewna, to jest pewna kwota. Tego może być więcej, tego prawdopodobnie jest znacznie więcej, ale te 100 miliardów to jest kwota taka pewna. I można się zgadzać z różnymi rzeczami z Konfederacją, można się z nimi nie zgadzać, można na nich głosować, można na nich nie głosować. Można im wiele zarzucić, ale tutaj jako jedyni mieli po prostu taki animusz, żeby wyrazić swoją opinię, żeby po prostu zaprotestować w tej kwestii, co się dzieje, że pomoc, jaką otrzymuje Ukraina od nas, nie jest po prostu doceniana. No bo nie jest. Taka jest prawda, takie są fakty. I jeżeli oni wystawili rachunek właśnie na taką kwotę, bo tyle na 100%, te 100 miliardów Polska ofiarowała Ukrainie, no to jest to gdzieś takie symboliczne, prawda? Oczywiście Ukraina nie zwróci nam tych pieniędzy. Nie zwróci, nie jest to możliwe. To jest tylko po prostu symbol na to, żeby i takie przesłanie, przynajmniej od Konfederacji, to jak wypłynęło, że nie ma przyzwolenia na to, żeby po prostu szkalować dobre imię Polski, która pomaga faktycznie Ukrainie, która pomaga. Naród polski, jeszcze raz powiedzmy, naród polski pomógł, bo naród polski pomógł. Ludzie przywozili ludzi spod granicy. Przywozili ludzi spod granicy Polski z Ukrainą. Jeździli tam sami prywatnie. Chcieli pomóc. Mieli dobre serca, robili to w dobrej wierze. Przyjęli niektórych Ukraińców do domu. Ja mam wujka, ja tego nie mówiłem na YouTubie. Mam wujka, który przyjął Ukraińców i zamiast wynająć mieszkanie, zamiast wynająć to mieszkanie komukolwiek, on po prostu wprowadzili się tam Ukraińcy. Oni się wprowadzili i on przez parę miesięcy początkowo nie brał od nich za czynsz. Po prostu tylko płacili za rachunki, no za to, co zużyli, no bo ciężko, żeby im jeszcze sponsorował rachunki. Ale mieszkali tam, bo po prostu chciał im pomóc. Chciał im pomóc. To, czy ja bym już tak zrobił, czy nie, wiecie dobrze, że nie. Przynajmniej mam nadzieję, że to wiecie. I ja bym się tak nie zachował. Ale co? Ale on miał dobre serce. On chciał pomóc. I co? Ktoś mu zabronił? Po prostu zrobił to z własnej nieprzymuszonej woli. I takich ludzi było wielu. I co dostajemy teraz w zamian? Co dostajemy w zamian? Nawet te wszystkie pieniądze, te 100 miliardów, które zostało wydane na Ukrainę, to one zostały wydane, te pieniądze, z budżetu Polski. Skąd jest ten budżet Polski? Skąd jest? Skąd jest? Popatrzcie się tu na mnie. Tu mam kieszeń. Ta kieszeń teraz jest pusta. Jest pusta ta kieszeń, bo... No bo co? No bo... O, tu mam klucze. Dobra, przełóżmy je tutaj, żeby była pusta druga kieszeń. To też jest druga pusta kieszeń. Tu jest jedna pusta kieszeń, tu jest druga pusta kieszeń, a chciałoby się rzec teraz do polskojęzycznych polityków, a trąbę sobie sami znajdźcie. No, znajdźcie sobie trąbę. Gdzie jest trąba? Gdzie jest trąba teraz? Ja się pytam, gdzie jest trąba? Trąba jest gdzieś po środku. I taką trąbę warto by wam pokazać. Takiego karnego kutasa wam po prostu pokazać za to, co robicie z Polską, za to, co robicie, jak niszczycie wizerunek Polski. Zbigniew Rau, hał, hał, hał. Coś ty zrobił przez tą swoją kadencję bycia ministrem spraw zagranicznych. Gdzie była reakcja? Gdzie była reakcja na wiele wydarzeń na świecie? Na wiele wydarzeń, jakie się działy na świecie. A w tym na przykład NATO. NATO. Gdzie był jakiś ambasador? Jak się zachowała właśnie ta ambasada Polski? Tam, gdzie oni to zrobili, tą swoją manifestację. No. Gdzie jest ambasador Polski? Dlaczego on nie zareagował? Przecież to jest w kwestii takiego ambasadora. On powinien
podnieść tak zwany larum. Podnieść larum. On powinien po prostu wyjść, nawet jak oni by sobie tam postali, pokrzyczeli, nie musiałby z nimi w ogóle dyskutować. Nie musiałby z nimi rozmawiać. To nie jest jego obowiązku rozmawiać z nimi. W jego obowiązku jest rozmawiać z Polakami, którzy przyjdą do takiej ambasady Polski na obczyźnie. Ja muszę powiedzieć tutaj jeszcze, bo nie wiem, czy ja to mówiłem w różnych filmach, że jak już mówiłem, to robiłem to bardzo rzadko. My tu mamy polską ambasadę w Bukareszcie i ja powiem, że tutaj pracują dobrzy ludzie. Naprawdę bardzo dobrzy ludzie. Dobry miałem zawsze kontakt z ambasadą Polski w Bukareszcie. Muszę ich pochwalić. Naprawdę zawsze byli pomocni, zawsze można na nich liczyć. Zawsze odbiorą telefon. No, odbierają telefony. Bo są takie ambasady, których nawet jest ciężko podnieść słuchawki, jak na przykład ambasada Polski na Węgrzech, czy też ambasada Polski w Bułgarii. No tam już możecie mieć problem, jak coś będziecie chcieli załatwić. A ja próbowałem kiedyś dzwonić, bo chciałem coś zapytać. To już nie jest na mówienie, w jakim celu i tak dalej w tym dzisiejszym filmie. No tam już nie uzyskacie takiej pomocy, jak ja mogłem tutaj zawsze liczyć nad ambasadorów Polski w Bukareszcie. Tutaj przyjęli dobrych ludzi. Dobrzy ludzie tu pracują. Można naprawdę na nich liczyć. Można. No. Jak ktoś tu ogląda z ambasady Polski w Bukareszcie, to was serdecznie pozdrawiam. Zawsze było z wami miło. Nawet ostatnio, jak byłem do wyborów, to pewna pani, która tam pracuje i była w komisji wyborczej, ona powiedziała, ta twarz wygląda mi znajomo, jak mnie zobaczyła. Ja jej się zapytałem, ciekawy jestem skąd. No, ale to było miłe spotkanie. Wziąłem wtedy karty do głosowania i tak dalej, i tak dalej. No, tak to jest. Tak to jest. No dobrze, ale skomentujmy to dalej. Powiedziałem już, że polski naród pomógł, bo to Polacy pomogli. To te pieniądze nie wzięły się właśnie, tak jak pokazywałem, kieszenie moje puste, nie wzięły się od Mateuszka, nie wzięły się od Jarka, nie wzięły się od opozycji, która też ma swój udział w tym, co się dzieje. Jak będzie teraz po wyborach, to ja nie wiem, bo wszystko jest takie na świeżo po wyborach, jak ja kręcę te filmy, a one się pojawią do przodu, więc ja nie wiem, kto będzie jakim ministrem, kto będzie kim w tym rządzie. Ja mogę na razie mówić o tych, którzy byli do tego czasu. I taki Zbigniew Rau, hau, 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 hau. Taki Zbysiu, chociaż ludzie mi zarzucali to, że ja się śmieję, jak ja mogę tak mówić o takim ministrze na przykład. Zrobiłem film o Iranie, który był ładnych parę miesięcy temu, jeszcze w zimie, i wypowiadałem się właśnie tego ministrze i tak sobie jaja z niego robiłem. Ktoś mi pisał takie komentarze, jak to jest możliwe, że ty możesz sobie takie jaja robić? Mogę, ja nawet muszę. Jestem do tego zobowiązany, żeby drwić z polskojęzycznych polityków. To jest mój obowiązek. To jest mój obowiązek, żeby z nich drwić, żeby się z nich wyśmiewać. O, aż się potykam. Może karma wraca. No i ja to muszę robić. Ja powiem inaczej, ja jestem do tego stworzony jako prostak i bydlak, o czym mówiłem w jednym z filmów, które nakręciłem. Tak, ja po prostu chcę to robić. Chcę to robić i będę się tak zawsze wyśmiewał właśnie z takich ministerków i innych polskojęzycznych dziadów. Jak natomiast powinna zareagować ta ambasada? Bo zacząłem mówić o tym ambasadorze. On powinien wydać jakiś komunikat, powiedzieć, co się wydarzyło pod ambasadą, zaprzeczyć po prostu tym faktom, które tam były manifestowane przez Ukrainę. Powinien to zdeprymować, powinien zgasić to w zalążku tak zwanym, albo inaczej, albo powinien to rozpowszechnić, żeby wiadomość się niosła, że Ukraina, dostając taką pomoc, jaką dostała, może mieć jeszcze jakieś pretensje. Ta wiadomość powinna się nieść i powinna się nieść właśnie z takim przesłaniem medialnym, jakie jest naprawdę. Jakie jest naprawdę, że polski naród pomógł, a my dostajemy takie podziękowanie, że wystawiamy
rękę, wystawię prawą, żeby nie było, to jest prawa ręka, wystawiamy rękę, dajemy im cześć, a tu jest taki wąż, widziałem taki wąż, który gryzie tą rękę, tak wbija jad i ten, widziałem takiego mema, no, tak jest, tak to wygląda. I można tu dyskutować, jak się zachowują też obywatele Ukrainy, część z nich faktycznie jest Bogu ducha winna i przyjechała do Polski i chce pracować, chcą żyć, chcą się rozwijać, nie są związani z tym swoim takim kultem, który popiera 40% Ukraińców, w sensie Stefana Bandery i tak dalej, tych negatywnych bohaterów narodowych, jakich mają. I są też dobrzy Ukraińcy. I ja w to wierzę, że tak jest. Ale jest też część jakiegoś społeczeństwa, która jest, powiedzmy, problematyczna, o której się mówi, która się nie zasymilowała z Polakami. Też o tym trzeba gdzieś mówić, też o tym trzeba gdzieś przypominać. I uważam, że tacy nie powinni wtedy korzystać ani z takiej pomocy, ani wręcz też nawet nie mieszkać w Polsce, bo niby z jakiej racji? Niby z jakiej racji? Pluć na naród polski, pluć na Polaków, otrzymując taką pomoc i tak dalej. Jak widać, nie robią to też tylko i wyłącznie gdzieś tam politycy z Ukrainy, ale robią to czasami też obywatele tego kraju, którzy zachowywali się w różny sposób. Mieliście tego gdzieś przykłady w internetach i tak dalej. Tutaj można o tym też dyskutować. Ale zostawmy obywateli na razie. No właściwie to już nie ma co o nich dyskutować w tym dzisiejszym odcinku. Trzeba się skupić nad politykami. Nad politykami. Jeżeli my mamy dostać jakiś rachunek, co na Ukrainie, słowo rachunek, to jest chyba takie trochę, to jest taki pis na wodę fotomontaż, tak? Tak mi się wydaje, tam rachunek dostać, jeszcze dostać jakąś fakturę, czy tam w ogóle istnieje coś takiego jak faktura, czy ktoś bierze faktury na Ukrainie? Przecież tam się wszystko daje pod stołem. Pod stołem, tam jest taka korupcja. Ktoś tam mówił, że, znaczy dalej się pojawiają głosy, że Ukraina powinna wstąpić do Unii Europejskiej. Wy naprawdę chcielibyście taki kraj z taką korupcją w Unii Europejskiej? Z czym do ludzi, jak to się mówi, tak? Też gdzieś tam ktoś tak do mnie mówił. Kto tak mówił? Dziadek znowu chyba też tak mówił. Z czym do ludzi? Z czym do ludzi? No nie ma z czym do ludzi, no. Z czym do ludzi? Do Unii Europejskiej z taką korupcją? Z takim bałaganem, jaki tam jest w tym kraju, jakim jest Ukraina? Przecież oni się nie nadają do żadnej Unii Europejskiej. Oni nie spełniają żadnych kryteriów. Co, zmienią kryteria pod nich, żeby ich dołączyć po prostu do Unii? Nie wiem, nie sądzę po prostu, żeby tak było. A jeżeli już tak mówimy o historii, to jeżeli my byśmy mieli wystawiać jakieś rachunki, my nie możemy dostać słowa przepraszam, pojednać się w ważnej sprawie, jaka jest dla nas, dla Polaków, za Wołyń, za masowe ludobójstwo na naszym narodzie. My nie możemy oczekiwać słowa przepraszam. My chcieliśmy tylko słowo przepraszam od was, Ukraińcy. Jak ktoś tu ogląda z was ten film, my chcieliśmy po prostu z wami, dalej chcemy tego. My dalej chcemy tego, żeby się pojednać z wami, ale nikt nie wykazuje żadnego zainteresowania. Ani nasi polskojęzyczni politycy, ani wasi politycy z Ukrainy. Oni oboje nie wyrażają jakiegokolwiek zainteresowania, żeby cokolwiek zmienić w tej kwestii, żeby raz na zawsze zostało to rozwiązane i żeby na Ukrainie nie był kultywowany po prostu Stefan Bandera, żeby to było zakazane. Tak jak jest zakazany Adolf akwarelista w Niemczech. On tam jest zakazany. Nie można go kultywować. A wy kogoś takiego jak Adolf kultywujecie w waszym kraju na Ukrainie. No, tak jest. Tak jest. I co? My mamy z tym problem po prostu. Mamy z tym problem. A jakbyśmy mieli wystawiać już jakieś rachunki za tych wszystkich ludzi, którzy zginęli, którzy zostali pomordowani, to jaki miałby być to rachunek? Czy ludzkie życie można wycenić jakąś ceną konkretną? Przecież wy byście się nie wypłacili z tego. Wy byście się nie wypłacili. Nie mielibyście na to. Musielibyście oddać, nie wiem, część ziem jakiś na rzecz Polski, bo byście się po prostu nie wypłacili za to, co było, jeśli chodzi o historię. My się nie możemy doczekać słowa przepraszam, a co dopiero, jak mielibyśmy wystawiać jakieś rachunki.
fakturę. Istnieje faktura VAT w Polsce. Oj, urzędy skarbowe kochają faktury. Kochają faktury, tak? I taka faktura, gdyby powędrowała na Ukrainę, na jaką kwotę by miała opiewać? Kwota niewypłacalna. Niewypłacalna kwota, po prostu. Weźmy jeszcze jedną rzecz pod uwagę, że oprócz słowa przepraszam za historię, to my jeszcze nie usłyszeliśmy nawet słowa przepraszam za to, że zostaliśmy oszczelani przez Ukrainę, że zginęło dwóch Polaków. No zginęło. Zginęło dwóch Polaków tam przy granicy w miejscowości Przewodowo. My nawet za to nie usłyszeliśmy słowa przepraszam. Za to nie było jakiejkolwiek rekompensaty ze strony Ukrainy na rzecz rodzin, które zginęły w tym, nie wiem jakby to nazwać. Wierzę, że to był wypadek. Chciałbym wierzyć, że to był wypadek. Był to wypadek, panie Zełenski? Panie prezydencie w dresie, czy to był wypadek, czy to była prowokacja, żeby wciągnąć polski naród w konflikt z Rosją? No, jak to było? Jak było naprawdę? To już pozostawiam każdemu tą kwestię, żeby sobie sam rozpatrzył, żeby każdy sam sobie odpowiedział na to pytanie zadane. No bo odpowiedź może być różna. Czy to był wypadek, czy to była prowokacja? No, jak było naprawdę? Jak było? Ja się pytam. Pytam się też Zbigniewa Rała, hał, hał, hała. Zbysiu? Ale Zbysiu nie powie, Zbysiu. Zbysiu jest nieśmiały. Zbysiu się nie wypowie w tej kwestii. Przecież to są trudne tematy, trudne sprawy jak w Polsacie. Gdzie by się tam Zbyszek wypowiadał? No gdzie? Po co? Nie ma takiej potrzeby. Dobrze, i wiecie co? Ja już będę kończył tego dzisiejszego vloga. Zmierzam tutaj do takiej ulicy, która jest główna. Będzie po prostu tam trochę hałasu i tam już nie chcę nagrywać i tak dalej. Wszystko, co chciałem gdzieś tam powiedzieć w tym filmie, to już zostało powiedziane. Zobaczcie, jakiego tu bydlaka fajnego jeszcze spotkałem. Taki Ford Ranger, ale bym chciał taki duży samochód, taki pick-up. To jest właśnie pick-up, którego bym chciał mieć. Może nie akurat Ford Ranger, może jakiś inny, ale to jest duże bydle z dużym bagażnikiem, które było idealne jako auto rodzinne. To jest samochód marzeń. No. Ale już reasumując ten dzisiejszy temat, bo się troszkę rozproszyłem, no to po prostu zostało powiedziane wszystko, czy my mamy jakieś zobowiązania, czy powinniśmy cokolwiek płacić i tak dalej. No to pozostawiam wam też wolną wolę w komentarzach, czy my coś jesteśmy winni narodowi ukraińskiemu, czy nie jesteśmy winni, czy oni są nam coś winni, czy nie są winni, a może jesteśmy kwita, a może nie. No, napiszcie, co uważacie. Na początku tego filmu mieliście okazję słyszeć na pewno piosenkę zespołu Białe Złoto. Zrobię to też oczywiście na koniec tego dzisiejszego odcinka, żebyście sobie posłuchali, jak pięknie śpiewają dziewczyny po rosyjsku, bo jest to gdzieś tam tradycją taką, jak publikuję te filmy na temat Ukrainy. No i tyle właściwie, tak? Czekałem jeszcze, aż przejedzie pierdzący motocyklista. Tak, dokładnie tak. Także tyle. Żegnam się z wami. Zachęcam was oczywiście do subskrypcji tego kanału, do tego, żebyście zostawiali pierdółki w postaci łapek w górę. No i możecie też udostępniać ten czy inne filmy, żeby niosły się w odchłaniach YouTube'a. Życzę wam miłego dnia, czy też wieczoru, niezależnie od pory, kiedy będziecie oglądać ten dzisiejszy film. Do zobaczenia. Pa, pa. I piosenka na zakończenie. В окошко светила луна, появилась прядка седая, и луна мне теперь не нужна, появилась прядка седая, и луна мне теперь не нужна. Растопить во мне льдинку, и луна стала ярче светить. Попрошу я у дочки косынку, чтоб тебе на свидание сходить. Попрошу
попрошу я у дочки косынку, чтоб к тебе на свидание сходить.